Czym konkretnie pani się czuje taka zniewolona przez Unię Europejską? Jakie takie aspekty pani życia tak są dotkliwie gwałcone przez Unię? Pani profesor, nie życzę sobie, żeby unijni urzędnicy dyktowali mi, czy ja mam ocieplać swój dom, czy nie, czy ja mam wymieniać w nim okna, czy nie, czy mój dom ma być zeroemisyjny, czy nie, czy mój dom ma mieć klasę energetyczną G, D, E, czy i tak dalej, bo inaczej, nie będę mogła wynająć swojego domu, a już tym bardziej go sprzedać, a jeżeli będę chciała sprzedać swój dom, to będę musiała zrobić to po kosztach, bo ktoś, kto będzie chciał go kupić, żeby doprowadzić go do odpowiedniej klasy energetycznej, będzie musiał wyłożyć kupę pieniędzy, żeby doprowadzić go do tego stanu, żeby w ogóle móc coś z tym domem zrobić. To jest pierwsza sprawa. Ale zakaz rejestracji, zakaz rejestracji aut spalinowych. Jak pani profesor, jakiś unijny urzędnik może mi dyktować, czy ja mogę jeździć takim samochodem, a nie innym, jeżeli stać mnie na przykład na... Co ja mam zrobić, jeżeli stać mnie na 20-letni samochód, jeżeli nie stać mnie na nowego elektryka? Powiedziałam, cała polityka Unii Europejskiej doprowadzi do tego, że biedni i średnio zamożni staną się jeszcze biedniejsi, bo być może pani jest taka bogata i panią będzie stać na droższe loty samolotem, być może pani jest bogata i panią będzie stać na to, żeby sobie kupić elektryka, być może pani jest bogata i panią będzie stać na ekologiczną żywność. Większości Polaków, większości Europejczyków nie będzie na to stać. Ale to nie jest życzę sobie. Nie życzę sobie, żeby jakiś unijny urzędnik nasyłał mi imigrantów, nielegalnych imigrantów, których sprowadza, nie potrafiąc sobie poradzić z handlem ludźmi, sprowadza mi na terytorium mojego kraju i destabilizuje całą politykę społeczną mojego państwa. I nie życzę sobie, by jakiś unijny urzędnik narzucał mi, że moje państwo ma płacić krocie za to, że nie chce przyjąć jakiegoś nielegalnego imigranta na swoje terytorium. I w zamian za to ja jako europejski podatnik mam płacić karę. Polscy urzędnicy setki rzeczy pani narzucają. No właśnie na przykład i akurat ja się sprzeciwiam. Jeżeli chodzi o te klimatyczne rzeczy, to jest realizacja unijnych obostrzeń, pani profesor. To jest dbałość o nasze zdrowie. To, że w Krakowie mają być wymienione te kopciuchy, no to... To jest co innego, a walka z globalnym ociepleniem, redukcja CO2 to jest trochę co innego. To nie są koniecznie te same rzeczy. Kotły gazowe były fajne, dopóki Niemcy budowały Nord Stream 2 razem z Rosją i miały handlować rosyjskim gazem dla całą Europę. Jak się skończył Nord Stream 2, piece gazowe zrobiły się B i w tym momencie mamy inwestować w pompy ciepła. Kto jest największym producentem pomp ciepła w Unii Europejskiej? No niech pani zgadnie. Znaczy przede wszystkim kwestia jest taka, że musimy mieć świadomość.